12 zawodnikiem dzisiaj był na pewno mój trener, jak również mój kolega Lizak. On zawsze mi pomaga, zawsze jest ze mną. Dziękuję bardzo całej Akademii, że mogłem się przygotować. Dziękuję wszystkim, z którymi sparowałem, chłopakami w Kielcach. Oczywiście mój główny klub Akademia i to dzięki trenerowi. No tak jak mówiłem, on mi zmieniał cały czas taktykę, mówił mi, co mam robić. Dziękuję wszystkim, z którymi trenowałem do tej walki. Cześć, Aleksandra Florczak, wraz ze mną Michał Wampir Pasternak. Witam. Siema. No gratuluję, proszę pana, underdog, a tutaj wygrana. No największy chyba na całej gali, z tego co widziałem. Kursy bukmacheru, udało się wygrać, idziemy dalej. Słuchaj, walczyłeś z arcymistrzem w dziedzinie, w której on jest po prostu... No szachy, to były szachy, K1, no to nie jest twoja dziedzina, jak wiadomo. I wygrałeś. Czy ty miałeś jakiekolwiek momenty, że... Bo widać było, że byłeś bardzo skupiony. No. Miałeś takie momenty, że wiedziałeś, że to idzie w dobrym kierunku, czy na przykład miałeś jakieś wątpliwości, że może coś idzie źle? Znaczy po pierwszej rundzie już wiedziałem, że jestem w stanie na pewno to wygrać. Trener zobaczył, co się dzieje, zmienił mi trochę taktykę i dzięki temu zacząłem też używać innych rzeczy, których nie używałem w pierwszej rundzie. Don Diego był zdziwiony na początku werdyktem. A ty? Byłeś pewien, że wygrasz? Byłem, znaczy pewien, nigdy nie jestem, ale wiesz, no, ja nie jestem od sędziowania walk, to sędziują sędziowie, ja nie będę tu podważał żadnej decyzji. Federacja FEM jest najlepszą federacją, zatrudnia pewnie najlepszych sędziów, dlatego tu nie będę szukał żadnych teorii spiskowych. Nie, no jasne, że tak, ale dodatkowo potem pokłony od Don Diego za to, co pokazałeś. Cieszysz się z tej wygranej? No cieszę się bardzo. Myślę, że Don Diego mnie trochę zlekceważył i tak jak mówi, że on nie był w tej najwyższej, optymalnej formie, dlatego wziął tą walkę, a myślał, że jednak będę dla niego łatwiejszym przeciwnikiem, a okazało się, jak się okazało. Myślisz, że chciałby zgodzić się na rewanż w MMA? No tak, już powiedział, że rewanż robimy w MMA, tak żeśmy byli dogadani, zobaczymy. Czy teraz będzie słowny po prostu? No właśnie, no bo jeżeli w K1 i w jego dziedzinie pokonałeś go, MMA, twoja dziedzina, no to jestem bardzo ciekawa. No musi być 2-0 dla mnie. Słuchaj, ale wszystko może się zdarzyć. Co, oni się całują? No. Nie wiem, a ty miałeś jakieś spięcie w ogóle z Marcinem Różczką? No nie lubimy się. Czemu? No bo nie wiem, Marcin jakoś tak chodzi, mnie zaczepia, no to ja nie jestem mu duszny. No wiem, widziałem. Ale czemu cię zaczepia? Bo my się tak lubimy. Aha, okej. Okay. Czyli się nie lubicie, ale lubicie. Tak. Dobra. Jest zawsze tak w piłce nożnej, że 12 zawodnikiem często jest trener. Czy uważasz, że trener Mirosław był dzisiaj takim zawodnikiem? No bo on krzyczał, wyśmiewał tam Don Diego. No był po prostu po twojej... 12 zawodnikiem dzisiaj był na pewno mój trener, jak również mój kolega Lizak. On zawsze mi pomaga, zawsze jest ze mną. Dziękuję bardzo całej Akademii, że mogłem się przygotować. Dziękuję wszystkim, z którymi sparowałem, chłopakami w Kielcach. Oczywiście mój główny klub Akademia i to dzięki trenerowi. No tak jak mówiłem, on mi zmieniał cały czas taktykę, mówił mi, co mam robić. Dziękuję wszystkim, z którymi trenowałem do tej walki. Lizak, możesz na chwilę? Mogę cię prosić? O, nareszcie Lizak. Nareszcie Lizak. Witam serdecznie. Witam. Słuchaj, powiedz mi, jesteś dumny? Jesteś dumny z Michała? Bardzo, bardzo. Przeduma. Naprawdę. Charakter. Słuchaj, ja właśnie powiedziałam Michałowi, że 12 zawodnikiem, tak jak w piłce nożnej jest 11, jest trener. Też tak uważasz? No bo dzisiaj trener po prostu krzyczał, mówił różne rzeczy takie, że no, naprawdę doping mocny. Trener zawsze krzyczy, ale... wiesz, zobaczyliśmy tą pierwszą rundę, w jakim Michał jest gazie, jak się rusza, jak to dobrze wygląda, to jeszcze bardziej krzyczeliśmy i się, zawsze się angażujemy na 100%, a dzisiaj na 110%, bo po prostu poniosło nas to marzenie, wiesz, zwycięstwa w formule mistrza, jakim jest Mateusz, bo jest mistrzem w tej dziedzinie, jaką jest K1 i zobaczyliśmy, że Michał naprawdę świetnie wygląda na jego tle i jak najmocniej chcieliśmy go wesprzeć, wiesz, dawaliśmy z siebie wszystko, tak jak Michał w klatce. I wiem, dzięki że tu... temu Michałowi udało się wygrać. Lubimy śmiechy sobie robić, ale czasami jesteśmy poważni, tak jak dzisiaj. I ten, no i super, no pięknie. No mi nic więcej już nie trzeba. Mi się już dalej gali nie chciał oglądać. Tak? Nie chciał się oglądać? Nie, no ja już tu wiesz, tak mi...
hormon szczęścia mi tak wyrzuciło w tym momencie, jak był ten werdykt. No widziałem, Michał też skoczył na klatkę, cieszył się trener, to już 3 filmy zdążył wrzucić w pierwsze 5 minut po werdykcie do internetu, także Michał trochę będzie miał roboty, bo tam już padły call-outy następne do pojedynków. No to jesteśmy szczęśliwi, no nic lepszego nie mogło mnie teraz spotkać, no pięknie, super, jestem mega dumny z Michała, on bierze pojedynki jak lecą, nie kalkuluje, bije się z każdym, to jest właśnie charakter i pokazuje ludziom, że można. Że jak się chce, to można. A jeszcze z tymi call-outami. Ty wiesz, Michał, do kogo trener? Nie mam zielonego pojęcia, bo nie oglądałem filmów. Piotrek? Do całej Gromdy. Całych gromdziarzy? Musisz obejrzeć Instagram Mirek Okniński. Zapraszamy do oglądania. To już na pewno mocny akcent jest. Michał będzie do 50 walczył. Tak. Ale co z Gromdziarzem? Nie mam miękkiej gry. Teraz już nie mam miękkiej gry. Już się skończyło. Ale z gromdziarzami byś chciał? Ja mogę walczyć, to, ale to wiesz. No do niego to już było. Ale wiesz, to tak naprawdę pojedynek podwójny mistrz Wotore kontra mistrz Gromdy też, no, nie? No tak, tak. Ale no już z jednym się zmierzyłeś, natomiast no kolejni to nie mistrzowie, więc chyba będzie łatwiej. Myślę, że oni by chcieli bardziej walczyć ze mną niż ja z nimi. O! No tak, bo to dzięki mnie by zarobili dobre pieniądze, a nie ja dzięki nim. Ja mam z kim walczyć. Oni zresztą pewnie też, ale nie za takie stawki, jakie ja mam. Nie chcę tu, wiesz, nikogo tak jakby ośmieszać, no ale to uważam, że to bardziej by im zależało na walce ze mną, niż mi na walce z nimi. Lizak, powiedz mi jeszcze tak na sam koniec, jakbyś mógł powiedzieć, co czułeś dokładnie, jak podniosła się ręka Michała do góry? No, tam było widać, no nie, no łzy napłynęły mi do oczu i tam się, widziałaś, się położyłem na ziemi, po prostu już, wiesz, nie miałem, czasami po niektórych zwycięstwach klaszczę, cieszę się, skaczę, ale tu mnie rozłożyło, wiesz, położyłem się i po prostu już chciałem patrzeć, jak Michał się cieszy i jak ludzie się cieszą i jak trener, wiesz, już sobie położyłem się, obserwowałem, nie, co się dzieje i myślę, dobra, możemy już jechać do hotelu, już to, co było, miało być zrobione, zostało i jest świetnie. Także gratulacje jeszcze raz, Michał. Dziękuję bardzo. Gratuluję jeszcze dla sponsorów twoich. Oczywiście. Dziękuję bardzo moim sponsorom, przede wszystkim firma Tom Trans, RS Development, MGN, najlepsze suple, środowisko miejskie, restauracja Antresola i chyba wszyscy. Kogoś zapomniałem, ale to nie. Dziękuję bardzo. MGN musi być. Dobra, zawijamy. Chodź. Michał, poczekaj, jeszcze jedna rzecz. Powiedz, jak ty się czułeś, jak podniosła się ta ręka do góry? Tak jak teraz. Czyli? Czyli dobrze. Dobrze. Zimny drań. Chodźmy, uważaj. Idziemy, trzymaj dobra, się, Ola. Dzięki, pa.